Witam serdecznie, jestem Tonek, to jest Civilization Beyond Earth. Trzeci odcinek rozgrywki jako Franco Iberia. No i muszę powiedzieć, że idzie mi całkiem nieźle. Jestem pierwszy, jeżeli chodzi o punktację. Mam 260 punktów. Wybudowałem fajnego cudaka w stolicy. To jest bodajże krypta genów, która mi daje darmowego robotnika przy każdym nowym wybudowanym mieście, więc to jest naprawdę spoko opcja. Opłacało się, po prostu opłacało. Teraz muszę tak, zbudować... To jest szyb energii geotermicznej i będę mógł wybudować sobie komorę ektogenezy. Spoko. Kolejny fajny cudak. No i trochę obcy zaczynają mnie denerwować i tutaj typek, kurczę, z Polistrali, który sobie wybudował miasto na moim kontynencie. W ogóle zacząłem na takim kontynencie, no byłem sam, ale ten tu mi się zdesantował bezczelnie i wybudował jakieś miasto. Okej, mamy kolejne zaktualizowane zadania. Wyślij jednostkę wojskową do odsłoniętego grybowca. No, okidonki. Czy tak, czy ja mogę zająć ten cholerny? Nie mogę zająć. Dobra, wyślemy tam jednostkę w takim razie. Już nie wiem, czy odkrywca to nie będzie jako jednostka. Dobra, panowie, jedziecie tu na energię geotermiczną. Ten ziomuś, no niestety niespecjalnie dużo może zrobić z sobą. To produkcja. Okej, zakład naprawczy, jednostek lądowych, 10% produkcji. Może zrobić sobie ten zakład naprawczy? Niech będzie, jeden się przyda. Jest tutaj pamiątka ze starej ziemi. Cytożłobek na początek, okej. Spoko, lecimy dalej. Troszkę mam wolnych robotników, bo nie poszedłem w żadne cnoty, które dają, przyspieszają im pracę. Co zrobić? Ale mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni. Okej, produkcja może być... Cytożłobek też. Teraz tak, 5 punktów do leczenia wszystkich jednostek, czy... plus 1 nauki energii z rezerwatów obcych. No, biorę to. Tutaj, panie, wbijamy i wybudujemy sobie... Co ja tu mogę wybudować? Farmę? Ile to mają żywności? 5,4. Może być farma. Generatora nie potrzebuję, bo tam... Dobra, wbijemy tutaj. A tu poproszę szyb geotermiczny, okej? Ile to zajmie mu roboty? 7 tur, o Boże, świetnie. Czy 7 tur to będzie karczował las? No to genialnie. Okej, dwie tury do nowej cnoty. Zobaczymy, co tam wybrać. Może przyspieszę pracę robotników, bo oni naprawdę się ślamazarzą trochę. Proszę, czy tu miasto atakują? Jak miło. Obcy jeszcze odwalą za mnie robotę. No tutaj, panowie, to nieładne trochę. Wyparowali, więc wejdziemy sobie na starożytny grobowiec i zobaczymy, co tam jest. Zakład naprawczy za jedną turę, okidonki. W sumie to można by wybudować jeden szlak handlowy, to też nie byłoby złe. Cytożłobek się buduje, obcy sobie śmigają jak chcą. Nawet po mojej kulturze, mistrzostwo świata. Okej, lecimy z tym koksem. Nie mają coś ciekawego, wejdź do grobowca. Bingo. Myślę o ziemi codziennie, gdy jakieś słowo lub zwrot przywołuje w mej pamięci dawną lekcję, która pozwala teraz osiągnąć cel. Okej, czy ja dostałem kolejny poziom doktryny? Myślę o ziemi codziennie. Ładnie. Elegancko. No spoko. Teraz tak. Konwój handlowy, jedna tura. Cnota, co tu wybrać? Mogłem wygrać to, standaryzację, 25 do produkcji przy konstruowaniu budynków ukończonych w stolicy, to jest niezłe. Będę miał plus 10 do energii jeszcze bonus, a później iść w dobrobyt. Chyba tak zrobię. I tyle. Nice. Tak, tutaj obcy trochę szalają sobie. I zostało 8 tur do biologii. Ten jeszcze coś może zrobić? Niespecjalnie. Okej, to następna tura.
Nie mam zamiaru jakoś specjalnie tępić tych obcych jeszcze. Nie zależy mi na tym specjalnie. Z jednym gniazdem to nie jest problem. No, oni kurczę hutamy masakrują. Chyba go niezbyt lubią. Okej, można wycofać tą ekipę stąd. A i teraz tak, dokąd posłać mój konwój? Do Fidela mogę wysłać. Wrócimy do Fidela. Tutaj proszę bardzo, jakie fajne tereny są. Co ja mogę zrobić? Osadnika kolejnego może? I tutaj sobie wybudować miasto? Trochę biedne będzie, ale... Znaczy ja zgarnę, raz, dwa, trzy, zgarnę ten szybujący kamień. Tutaj będzie trochę słabe to miasto. Mało jedzenia, same tundry. Pierścienice. Włókno, jakaś ropa. 17 ropy. Jak ja bym chciał wybudować to miasto? Gdzieś tutaj chyba, żeby sięgnąć koral i ten koral. Przy okazji jeszcze... No ropę nie zgarnę tylko. Tutaj gdzieś bym musiał wybudować to miasto. Nie wiem, czy robić tego kolonistę? Dobra, nie będzie kolonista. Tu może być... Zróbmy ogród genów. Okej, następna tura. Prosperite, co oni mi tu prosperują? A, w sumie można kolektor słoneczny wyszczelić chyba. Dobra, panie, dawaj. Tutaj można by miazmę usunąć najwyżej. Okej, tutaj się zaczyna już Federacja Słowiańska. To tutaj i proszę farmę. Okej, produkcja. Klinika, dwie tury. Może być klinika. Okej, następna tura. No tak, tutaj wypadało coś wybudować, tylko że jak tam podejdę, to się obcy zaraz bulwersują. Na tym włóknie jakąś plantację można by zbudować. Dobra, spadamy stąd. Was puścimy tutaj. Otwarte granice, no thanks. Więc tak, gdzie to się osiedlać? Tutaj jest... Chyba tutaj uderzę. To mogą być naprawdę niezłe miasta. Jest masa wolnego miejsca tak naprawdę. Trzeba by tylko tam jakąś ekspedycję posłać. Okej, no jest to naszy bującego Kamora. Jest kurczę 9-6, o Boże, jakbym tu się wybudował, tylko że mało jedzenia. Tytan jeszcze, proszę, proszę. Zakład klonujący, niespecjalnie, chociaż jest ten Xenomasa, dobry ogród genów. Laboratorium. Pamiątkę, zrobię sobie pamiątkę ze starej ziemi. Let's go. Ile tam zostało jeszcze? 7 tur na wybudowanie szybu geotermicznego. Chyba 14 tur, żeby wybudować to usprawnienie. Jakiś kosmos. Boże, no tutaj miasto byłoby bardzo dobre, ten typ mi to zajął. Nie wiem, albo wypowiem mu wojnę, albo coś. Coś trzeba będzie z tym zrobić, no. Okej, okay, jest kolejny osadnik. Tutaj też można miasto budować. Same pustynie, no ale co zrobić? Dobra, idziemy z tym osadnikiem. Pytanie tylko, gdzie jest czerw? Czy oni wszystkie czerwy już zginęły śmiercią naturalną? Zróbmy sobie konwój handlowy, zobaczymy, czy mogę go wysłać. Okej, okay, dwie tury do biologii. Będzie co? Wytwórnia biopaliw, no spoko. Jakieś algi mam. Okej, okay, proszę kopalnie. Ten ziomol coś może zrobić? Wpłynąć na morze na przykład. Dobra, jedziemy tutaj. Tutaj mam owoce, no może być plantacja, okej. Okay. Coś takiego. Produkcja, rezerwat, generator, czy też reaktor torowy.
Laboratorium 5 tur, reaktor też 5 tur. Jest coś, co mi daje produkcję jakąś niespecjalnie. Dobra, nie będzie chyba laboratorium albo ogród genów, trochę drogi. Rezerwat obcych może być. O, jest jeszcze jeden czerw. Spoko, tylko trzeba go zakatrupić. Co ja tu mam jeszcze poufne? Zbadaj informatykę, zabij czerw. Świetnie. Badanka, reaktor albo rezerwat. Będzie rezerwat. Tu może być ogród genów 5 tur. Ile tu zejdzie? 4 tury. Kidonki. Stack. Don't eat. Zapraszam. Chyba tylko można bunkrować. O tym sobie podjedziemy gdzieś tu. Plantacja, badania. To jest tak, może biochemia, stacja paliw się przyda. 17 tur do rolnictwa pionowego, no trochę dużo jednak. Fizyka jedna tura, nie będzie biochemia. Ile mam punktów? 294. Okej. Okay. What's ours is yours. Współpraca, niech ci będzie. Ale ta preambla to po prostu... Pembla czy cokolwiek to został. Jednostka została zabita, you serious? Ah, fucking bullshit. No ten robak już mnie zaczyna denerwować. No come on, jeszcze mi cudaka spowolni to, no bez jaj. Oh my god. No to już jest przegięcie. Więc tak, mogę tu wybudować miasto na tym lodowcu, czy też śniegu, ale to będzie strasznie lipa. Straszna. Są jakieś kurcze, co my tu mamy? Pierścienice i tak dalej, może tu wybudować? Może tu? Bo tu? Miałbym kamień. O trzy, miałbym ten koral, może tu, ale stracę w takim razie włókno, Boże. I ropa, tym bardziej. Rezylina jest całkiem spoko, coś tu jeszcze jest fajnego? Algi są fajne. Cholera wie, to budować. Mało jedzenia tu będzie. Czy na tym lodowcu można teraklimat postawić później, no dobra. Trochę będzie mnie to kosztować, ale zawsze coś użytecznego będzie. To tak, mam pierścienice. No wypadałoby budować chyba nad morzem to miasto. Mógłbym jakieś statki pobudować. Tutaj? Czy tutaj? Co tu jeszcze jest? Tundra, ropa, szybujący kamek. Dobra, jedziemy tu. Niech stracę. Teraz tak, mogę do Fidela wysłać. Poczekam sobie na to nowe miasto i wtedy wyślę. Dobra, next tura. What's ours? Nie ma takiej opcji jak otwarte granice, chłopie. Co my tu mamy? Protektorat kapitański. Tak, tu czy tu? Chyba tu będę miał dostęp do pierścienic, dobra. Okej, okay, let's go. A to miasto trzeba będzie po prostu rozwalić. Nie będę tu się bawił. Dobra, robal się wyniósł. Ile im tu jeszcze zejdzie tej budowy? Kopalnia już powstała na miodziu.
Produkcja, tu poproszę tak, skład handlowy. Tu poproszę reaktor. No i ten koleś niech wbija tutaj. Okej. Tak mogę posłać to do Fidela chyba. Jep, to się przyda. Okej, Fidela można by coś kupić. Coś co daje produkcję. Recycler 200. I dalej cyto żłobek chyba. 270, okej. Może być. I oczywiście mamy robotnika. Mistrzostwo świata. Może być farma. A tu będzie miasteczko kolejne. A, to jest ropa. Dobra, to nice. To lecimy z tym koksem. Trochę będzie śmieszne to miasto, ale później jak się rozwinie i pobuduje się farmy, to nie będzie najgorsze chyba. Nie powinno być najgorsze. Dobra, lecimy dalej. Najgorsze jest to, że tutaj nie mogę wbudować nic przez tego cholernego czerwia. Prowadzą wojnę, no proszę. Co ten fielding? Okej. Dobra, coś takiego. Coś takiego i... Cóż jeszcze mogę zrobić? Może zrobić techa pod... pod szyby ksenomasy? Bionika też by była niezła. Trochę zdrowia by wpadło z tego. Szybujący kamień to jest 11 tur. Okej, pójdę w ekologię. 5 tur to nie jest dużo. Co tu się dzieje? Okej, w sumie tu są algi, więc można pocisnąć na te algi. Czy ten robal to się musiał zdesantować, no come on. Potrzebowałbym jakiejś silniejszej jednostki. To jest bez sensu po prostu. Ci obcy sobie robią co chcą. Tutaj kurczę blady. Dobra, jedziemy na algi. No, tutaj, proszę bardzo. Nowa zadanka. W sumie na razie nie mam co robić, więc zrobimy sobie... Łazik bojowy, pierwszy. Tu może być reaktor, ja mam energię 35 na plusie. Niech będzie to laboratorium farmaceutyczne. No i cnota, co to wybrać? Plus jeden energii zgromadzonej w każdej turze. To jest też spoko. Tutaj mam z kolei szybszy rozrost placówek. To jest słabe. 15 tempa budowy ulepszeń pól. Tutaj są same martwe, tutaj jest praktycznie coś dobrego. Umysł silniejszy, ciała plus 7 do zdrowia, no to jest całkiem spoko. Może energię sobie wybrać? Więcej hajsiwa? 65 natury, a teraz bym miał ile? Dostanę gdzieś bonus? Tutaj bym wybrał, to dostanę bonus, co takiego? Plus 10 do produkcji i energii w stolicy. Ej, to jest dobre. To wybiorę sobie coś z tego. Chyba to. 30% szybszy rozrost placówek. Będzie synergia. Okej. No i bingo. Więcej energii, więcej produkcji w stolicy. Nice. Teraz tak, 3 energii z ogrodów genów albo 1 do zdrowia. To poproszę zdrowie chyba. Bo energii to ja mogę mieć pełno. Nawet wykradając tą energię. Okej, teraz tak, czy wystrzelić już? Ten mój cudowny tutaj pojazd w postaci... tego kolektora słonecznego, czy jeszcze nie? Tak, ci mogę pracować, ci też. Tutaj chyba będzie dobra opcja, chociaż nie, jeszcze poczekam trochę. Dobra, następna tura.
Współpraca może być. Okej, okay, jest pierwszy jeepek. No silny to on nie jest specjalny. Jeden atak z robaka i GG. Dobra, Algach coś sobie budujemy. Więc tutaj można zrobić łazik bojowy, kolejne dwie tury. Tutaj może być stacja uzdatniania wody, czemu nie 5 tur. Tak, jeden produkcji z reaktorów torowych albo dwa energii z reaktorów torowych. No to pójdziemy chyba w produkcję. Albo energię. Dobra, nie będzie produkcji. Okej, okay, next tura. Kolejny robak. O fajnie, on tam gdzieś zresztą był, gdzieś tutaj. Gran Exito. Ciekawe, jak to się rozwinie. Dziękuję. Dobra, walimy do robala. Nie będę się zastanawiał, co tu robić. Okej, okay, coś takiego. Teraz można pojechać sobie tutaj. To są dwa robaczki. Jak miło. Jak ten typek jeździ. No, na szczęście Hamija. I nim też jeszcze zejdzie. Wybudowali to? Wybudowali, okej. Okay. Dobra, to można wybudować ten szyb energii geotermicznej i będzie można cudaka postawić. Dwie tury do nauk obcych, to też spoko. Jest ksenomasa. Boże, rozwali mi kolektor, nie kolektor, tylko generator. Świetnie. Bujaj! W takim razie koniec przyjaźni z obcymi. To niczego dobrego tu nie prowadzi. Zyzy. Ty możesz zbudować farmę tutaj. Teraz produkcja płot ultradźwiękowy. Na bliżej niż dwa pola. Może robotników zrobię sobie. To może być reaktor, bo to jest produkcja jakaś. To też reaktor. Okej, next tura. Boże, ile tych obcych, tych robalów się pojawiło. Dobra, ciekawe tylko, czy ona mi piechotę nie zaatakuje. No nie chciałbym. Poszedł sobie, okej. Okay. Dobra, nauki obcych. Dobra, oklepiemy obcego, bo mnie denerwuje. Teraz tak, ten typek zapraszam tutaj i budujemy szyb ksenomasy. 10 tur tylko mi chodziło. Tutaj może być konwój handlowy albo łazik. Zróbmy łazik kolejny. Okej, okay, badania. Co tu można by zrobić? Może tą informatykę w końcu? Fizyka jedna tura, 6 tur do informatyki. Dobra, nie będzie informatyka. Boże, trzy jednostki i kurczę robaków. Mistrzostwo świata. Dobra, wbijamy tu panowie i ciśniemy dalej robaka. Ok, widzę, że tu jest niezły ścisk. Tak, produkcja. Można zrobić laboratorium. Teraz tak, czy wystrzelić ten kolektor, czy nie? A jeśli tak, to gdzie? Tutaj można by go wystrzelić, tylko straciłbym ten heks.
a później się przerzucimy na ten szybko. Xenomasy 9 tur, Boże. Jakoś tak. Okej, niech leci już. Wy się fortyfikujcie, ty koleś. Dawaj tutaj, budujesz mi szybko Xenomasę. Teraz tak, ci klienci. Tak może zostać, tak też może zostać. Dobra. Pytanie, która jest godzina? No, powoli można kończyć ten odcinek chyba. Stały 4 tury i mam punktów do informatyki. Mam 349 punktów. No Hutama jak zwykle jest najlepsze, jeżeli chodzi o AI. No wypadałoby wybudować agencję wywiadowczą w końcu. No i ogarnąć. Dobra, jeszcze szybka tura jedna. Hahaha. Zobaczymy, co obcy wymyślą. Zaatakuje mojego kurczę blada. Chociaż nie, jeszcze może zaatakować robotnika. Poszedł sobie gdzieś w cholerę. Bardzo dobrze, ile to zostało? 2 tury. Okej. Dobra, stąd spadamy. Tak, ile ma siłę? O Boże, całkowita porażka. Świetnie. Po prostu świetnie. Mega silne te jednostki są, naprawdę. 6 tur do budowy. Szybu Xenomas, to jedziemy z tym. Produkcja, i co tu zrobić? Płot ultradźwiękowy? Nie ma nic ciekawego. Zróbmy łazika chyba kolejnego. Albo kolonistę może? Nie, łazik i później wyślemy je tutaj gdzieś. Tylko to jest masa... Masa kurczę blada tych... Gniazd obcych. Dobra, będę kończył ten odcinek. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.